fakty sportowe. Jan Kałucki. Messi, Ronaldo, Neymar. Ci piłkarze powalczą o złotą piłkę. Decyzji dokonali selekcjonerzy, dziennikarze i kapitanowie 209 reprezentacji. Swój wybór zdradził Robert Lewandowski, który nominował m.in. swojego kolegę z Bayernu Monachium, Manuela Neuera. Ciężej jest takiemu zawodnikowi tam znaleźć się w tej czołówce, ale wiem, jak to jest przeciwko niemu grać i dlatego doceniłem to, jakim jest bramkarzem i zawodnikiem. Zdobywcę trofeum poznamy 11 stycznia. Lewandowskiego nie ma wśród nominowanych, ale może pochwalić się miejscem w księdze rekordów Guinnessa. Kapitan reprezentacji Polski odebrał oficjalne certyfikaty za wyczyny, jakich dokonał podczas wrześniowego meczu z Wolfsburgiem. Przypomnę, że Lewy strzelił wówczas 5 goli w 9 minut. Żadnych rekordów nie pobije już Kobe Bryant. Jeden z najlepszych koszykarzy w historii NBA zapowiedział, że z końcem tego sezonu odejdzie na emeryturę. Gwiazdor Los Angeles Lakers to 5-krotny mistrz NBA. I na koniec szybki raport siatkarskich parkietów. W meczach 7 kolejki Czarni Radom wygrywają z Efektorem Kielce 2-1, a AZS Politechnika Warszawska prowadzi z BPTS Bielsko-Biała 1-0.